Niedziela oczami Dunkera i dzisiaj przenosimy się do Manamy Manama, kojarzy nam się z taką piosenką Manamana i dzisiaj bardzo ciekawy konkurs sadów, a to dlaczego że uwaga, zobaczycie kto wygrał, a kto przegrał i dlaczego yy, nagle nic o tym nie wiadomo w mediach, także przenosimy się zapraszam bardzo serdecznie, Piotr Grabo Grabowski, Dominik Gonzales oraz Tony Crosby taka ciekawostka, Tony Crosby, czyli ten niski dojebany gość, którego tutaj od razu będziecie widzieć na samym początku yy, jest zawodnikiem slambola czyli generalnie robi te paki i gra w koszykówkę taką bardziej przypominającą futbol amerykański na trampolinach Piotra Grabograbowskiego nie trzeba przedstawiać głównie znany jako yy, mistrz świata pomimo tego, że czegoś takiego nie ma no i, no i na koniec Dominik Gonzalez, gość, yy, który bardzo mi imponuje swoim rozwojem. Ostatnio miał krótką przerwę ze względu na koralno-skoczka, Piękny kubeczek z kwiatami, także. Ach, bardzo pyszna kawa. Także przechodzimy do oglądania i zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie sobie, czy mi nagrywa na pewno. Niestety nagrywa, więc będziecie musieli patrzeć na mój ryj, ale to tylko kwestia czasu, aż oczywiście przegapię. Że aparat 15 minut nagrywa się włączy. Patrzcie, jaką gość ma budowę. On ma 1,67 m wzrostu. Niesamowicie niski. Nie jestem jego fanem, przyznaję. Nie jestem jego fanem, bo on bardzo mocno wsady opiera na łapaniu piłki w dwie ręce i jest taki, jakby to powiedzieć, no strasznie, jest dokurwiony. Patrzcie na jego barki. On ma barki, jak głowę pozostali. Zawodnicy. No i patrzcie, jaka różnica wzrostu jest między nim, Grabo i w sumie jest podobnym gabarytowo gościem do Dominika Gonzalesa, z tym, że waży pewnie jakieś 15 albo 20 kg więcej. No na strasznej bombie gość tutaj wychodzi do tego konkursu. I zobaczymy sobie, jak ten konkurs się tutaj potoczy. Mam nadzieję, że nieźle. A tak, zanim jeszcze zaczniemy, to słuchajcie. Macie kod rabatowy BLACK30. Ważny jeszcze tydzień. Jeszcze tydzień na hazwe.pl Więc jeśli chcecie plan treningowy, no to wykorzystajcie możliwość, dopóki macie szansę. No i zaczyna konkursadów Tony Crosby. Sam jestem ciekaw, co on pokaże, bo jego wsady nie bazują na jakiejś super turbo wysokości zasięgu ręki, no bo on nie ma tego zasięgu ręki. Narzut i jedną ręką nad przeszkodą. Taki zwyklaczek bym powiedział. Pewnie na żywo to wygląda kosmicznie przy takim wzroście i yy, nie oddaje tego na pewno. Czekajcie, muszę sobie oceny tutaj wyrzeć. Nie oddaję tutaj na pewno tego. Yy... I tak niezłą sylwetkę miał w locie i nawet luźno to wyglądało. Pierwsza próba, ale nie oceniłbym tego, oczywiście, jakoś super turbo wysoko i dostaje ode mnie za to siódemeczkę. A, coś tam tą rękę odchylił do tyłu, ale siódemeczkę dostaje. Nic więcej tutaj gościowi nie dajemy. Dziewiątki. No panowie, na sam początek dziewiątki zasad jedną ręką. Także tutaj jak wiadomo yy, sędziowie na fibie trzymają poziom. No i dobra. Mamy pierwszy push. Ofik 25 miał tutaj Tony Crosby. I teraz Dominik Gonzalez. Podejrzewam, że to będzie taki jedną ręką windmill, a nie windmill. Yy, pendolino, coś tam, coś tam, czyli generalnie nie zakręci tego, Windmilla raczej wyciągnie to piłkę do góry i wsadzi jedną ręką 118 wyskoku, who knows, who knows 173 cm wzrostu, no i spójrzmy sobie, pierwsza próba, o, bardzo drobne kroczki, drobienie kroczków ale dalej już płynnie, jest, mamy no i jakieś takie pokraszte lądowanie, nic się tam nie stało, mam nadzieję, że nie no mamy ten wsad, yy, czy był lepszy od tamtego wsadu, tego Krosbego? no nie wiem, no dla mnie osobiście zawsze wsady kozioł, czy to narzut, gdzie nie ma tego pushofika, no będą lepsze. Tutaj piłka tak może nieczysto po tej obręczy weszła, ale oceniłbym to bardzo podobnie, oceniłbym to jako siódemkę. Nie był to wsad na tyle lepszy i wybitny, żeby ocenić to nagle dużo. O jezu, kurwa, dziesiątki. Matko, Boska, kochana, wszystkie kary na mnie idą. No widzicie, co tu się wyprawia, to to jest po prostu niesamowite. No i zobaczmy sobie teraz wsad, kogo grabo? Piłka znów na głowę, tylko teraz zmiana. Teraz tony Crossby zmienił się z Dominikiem Gonzalesem. Raczej 99% będzie to Double Lap. Spójrzmy sobie, cyk. Tak jest. Double up. Pierwsza próba. Wsad najlepszy oczywiście z tych trzech dotychczas. Więc ocena wyżej, żeby było to zaznaczone, że jest to najlepszy wsad. Ósemka ode mnie. Spójrzmy sobie na wysokość. Skończone no, nad garstkiem. No ale to wiadomo, pierwszy wsad, więc nigdzie tutaj człowiek nie będzie ryzykował wkładania nie wiadomo czego łokci, nie łokci albo jakichś innych cudów. Ok. Głowa niedaleko obręczy. 10-10-10, no nie drodzy Państwo, aż tak wysoko to bym tutaj nie wybiegał, bo 10-10-10, no to jest zawyżone bardzo mocno, 10-10-10, to stwierdzacie, że to jest nagle, wow, kurwa, najlepszy wsad, jak widziałem, petarda, no, super turbosort. A to jest wsad, który robi każdy, nad masą, masą osób. Bardzo na kawa. No i lecimy sobie dalej, zobaczymy teraz kolejny wsad tutaj y, Tonego Crosbego. No i będzie tutaj chyba windmill, windmill z ręki. Y, dystans taki bym powiedział raczej standardowo, piłkę według mnie bardzo nisko trzyma tutaj y, gościuwa. No ale zobaczymy sobie jak będzie ten wsad też wyglądał. Okej, okay. mocno, aczkolwiek pudło takie, że piłki nie znajdzie yy, w ciągu tygodnia. No, ale zobaczymy sobie, czy zaraz będzie poprawka udana. Mimo to Windmill dalej to jest, powiedzmy, pierwsza ta runda. Dla mnie to jest dalej siódemka. Tak bym to nazwał, znaczy ocenił. Wyżej bym tego nie ocenił. No, pięknie zajebo. No, jest siła tutaj i mocz, nawet bym powiedział. Takie 7,5 nawet bym powiedział. No, ale... Siódemki Ja, ósemki. Ojoj, zakurwił ostro. Strasznie się wyżył. A najlepsze jest to, że on wcale jakoś turbo. O, ale zakurwił, straszną moc. No, szybciej niż on wylądował. Kuźwa, powiem wam, że to było wykończenie. Siedem. O kurwa, ale tu jest ocenianie w ogóle. Co to jest za ocenianie? No dobra, nie wnikam. Znaczy siódemka, no ja się z tym zgadzam, ale mówię o rozrzucie tamtego sędziego, jakie on ma. No i dobra. Spójrzmy sobie dalej. Kto teraz? Dominik. Jezu, co baba ma za spodnie? Ja pierdzielę. Total 50. Hm. Gość, który jest zawodnikiem slambolu. Nawet nie gra w koszykówkę. Gość, który trenował futbol amerykański. I gość teraz napierdziela w konkursach Sadów i jest takim wirelowym gościem, trochę można powiedzieć. W Stanach Zjednoczonych. No bo przy tym wzroście wiecie, jak ktoś już sadza, to już jest oczywiście super turbo petarda. I teraz Grabo, a nie był Dominik Gonzalez przed Grabo? O co tutaj chodzi? Nie mam pojęcia o co chodzi. No i dobra, Grabo. Spójrzmy sobie, chyba że po jednym wsadzie już Dominik Gonzales odpadł albo. Nabawił się tam kontuzji. Może tak być, nie mam pojęcia. No ale spójrzmy sobie grabo. Pompka yy, z narzutu. Pompka z narzutu. Nie jakaś super turborewelacyjna, taka po prostu, żeby weszła. No bo wiadomo, porządna pompka z narzutu to jest nabiegana pod kątem, nie tak totalnie z boku. No nie ma tu głowy. Najlepszą, zresztą porównajcie sobie. Najlepszą pompkę chyba obecnie ma Miller. Millera pompka to jest definicja pompki. Definicja 10. Matko Bosko, kochano. O co tu chodzi z tymi sędziami? Nie mogę tego nazwać faworyzowania, ale oni totalnie nie kumają, o co tutaj w ogóle chodzi. Nad nie chce mi się tutaj komentować tych ocen za bardzo, ale to jest po prostu tragedia. Goście. Nie wiem, nie wiem po prostu. No i spójrzmy sobie, co dalej się wydarzy. No dobra, Dominik Gonzalez, już tutaj nie ma. Zero, czyli zrezygnował tak, jakby wyglądało, tak. Zrezygnował z finału. To by też wyjaśniało to by też wyjaśniało, dlaczego może oni nie robili tutaj jakichś mocniejszych wsadów w tej drugiej, turze pierwszej rundy. No bo nie było po prostu żadnego sensu, więc ten zrobił Pompkę, ten zrobił Windmilla. No, ale zaraz, yy, zaraz z, z finał nam zdefiniuje, co tutaj mają do zaoferowania. I zaczyna, drodzy Państwo, Tony Crosby. No i jako, że jest to runda finałowa, no to starajmy się to już ocenić niezależnie od poprzedniej rundy. Tak, żeby nie za nisko, nie za wysoko. Spójrzmy sobie, co on tutaj zaprezentuje. Nabieg taki z linii punktów. Na razie niedokładny narzut. 60 sekund jeszcze zostało, więc wystarczająco, żeby zadowolić kobietę. Spójrzmy sobie jeszcze raz. Dwie ręce. Ok, próba pod nogą, ale przy spawana. No i kwestia też, zobaczymy, jak on zrobi to pod nogą. Raczej zrobi, ale spójrzcie, on ma to samo co grabo. Łapie piłkę w dwie ręce. Jest. Jest. No z tego ujęcia ciężko ocenić jak to nie no na żywo pewnie wyglądało masakreźnie, jak taki niski gość napierdziela takie paki. Spójrzmy sobie jeszcze raz. Patrzcie. Chwyta w dwie ręce i dopiero wtedy robi pod nogą. No dobra. Wykończenie nie było złe. Kurde. Jest trochę za bardzo dokokszone jak dla mnie. I dlatego te ruchy są takie bardzo 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 krótkie. Dziesiątki, dziewiątki, dziesiątki. Nie drodzy państwo. U nie nie ósemki, ósemki, tym bardziej, że to jest początek i dałbym za to ósemki, no Grabo tutaj będzie teraz robił wsad na czterema czy nad pięcioma osobami tylko, mm, no kwestia, gdyby był to windmill, no to można by było dawać tutaj, nie wiem, lepiej dziewiątki i tak dalej, kwestia jak on to zakręci i czy w ogóle y, zakręci, no bo w przeciwnym wypadku jest to dalej wsad jedną Ręką powiedzmy nad czterema osobami. Chyba zakręcił, wydaje mi się. Samoloty, okej, okay, dobra. Zobaczmy sobie jeszcze raz. Ujęcie z tyłu, tak trochę zakręcił, ale chyba do boku. Spójrzmy. Nie, nie zakręcił. Po prostu poruszał się, poruszał się do przodu. Spójrzmy jeszcze tu. Tak, wyciągał tą piłkę po prostu. Wyciąga tą piłkę po prostu do góry, więc no nie jest to windmill. Wsad bardzo według mnie powinien być może lepiej o, 9, o 1 od pod nogą. Punkcik więcej od pod nogą za Czy dajecie tak samo? To dajcie mi znać w komentarzu. Nie mam pojęcia. No ale widzę, że tutaj yy, Grabo dostaje za pompki dziesiątki, za skoki na dziesiątki. I zobaczmy sobie jaka będzie odpowiedź tutaj Tonego, crossbego. A, już wiem, co to będzie. Widziałem to w relacji na Instagramie. To będzie, drodzy państwo, łokietek. Taki polski król, nie wiem, czy wiecie, Władysław łokietek. Yy, dobra, nieważne. Skażą mi się z napleteka. Okej. Okay. Łokiet, ale również, czy on zakręcił, czy jest to po prostu łokieć jedną ręką, czy jest to Windmill łokieć. No i czy był to lepszy wsad niż poprzedni od Grabo, bo musimy porównywać. No jest wysoko kondon, siła straszna, ok. jest tutaj naprawdę z pełną mocą. Spójrzmy sobie, czy jest to zakręcone. Troszkę ta piłka poszła do tyłu, tylko ruch również bardzo krótki, bo on jest nieco niski. Tak, tu już poszła piłka do tyłu, więc jest to powiedzmy jaki jest, taki jest, ale jest to Windmill łokieć. Dziesiątki w moim w przypadku dostałby tutaj pewnie dziewiątki za to. Poznałby, do, dostał pewnie dziewiątkę za to. Dziesiątek bym chyba nie dał, jednak musiałby być to naprawdę prawdziwy Windmill. Ewentualnie nie wiem, nad większą ilością osób i właściwie tyle. No i spójrzmy sobie. Odpowiedź gra, bo raczej skorpion, piłka. W obręcz, czyli generalnie najpierw mamy pudło yy, I zobaczymy sobie zaraz powtórkę Skorpion, Skorpion, czyli widzę Ugrabo Ej, Ugrabo to jest chyba, nie wiem, który konkurs Piąty czy dziesiąty, gdzie cały czas po kolei wykonuje te same wsady Wiadomo, dzisiaj pompka się tutaj pojawiła, bo już nie musiał nic innego robić Ale wszędzie jest to samo Czyli mamy double up, skok nad ludźmi I to będzie zaliczone, mi się wydaje, nie będzie tu chyba powtórki, ale FIBA jest dziwna i FIBY nigdy nie zrozumiesz. Yy, Okej, okay. Tony Kroc też pokazał, że to jest zaliczone. No bo piłka przechodzi przez siatkę, to jest zaliczone. Tak. Zaliczyli to? Zaliczyli. Zaliczyli, po prostu będzie nisko ocenione, bardzo jak jakiś, nie wiem, layup piątki, szóstki. Piątki, szóstki. No tak, wyobijała się i po prostu wpadła. No bo też. Aha, dobra, gdyby to był najpierw kontakt od tablicy, to by pewnie nie zaliczył. Dziewięć. Ja weźcie mnie trzymajcie. Czyli gość nie wie w ogóle. Gość w Jury, nie wie w ogóle, co to jest sad. Rozumiecie? Tacy ludzie oceniają fibę. Oni potem to nazywają poważnymi zawodami. Gdzie nie było sadu, tylko piłka się obijała po i tablicy, gość daje dziewiątkę jak za rewelacyjny wsad. No kurwa, no ludzie, no ludzie, bądźmy poważni. Co tu się po prostu dzieje? Mm. No i tony krozby na koniec odpala 40 osób. Ile? 4? 5? Jednak cztery, okej, okay, ten kontuzja, kulawy. Miał niedawno właśnie kolano skoczka, więc chyba za wcześnie się porwał tutaj na konkursadów. I zobaczymy sobie, co zrobi tutaj nasz Tony. No i Tony Crosby bierze tutaj cztery osoby. Mm, spójrzmy. Również jakiś Windmill wątpie, Double Up może. Może, już widziałem jak on robi double ponad nad kilkoma osobami, nad czterema, no to grubo, to już jest poziom tych najbardziej popopranych Chińczyków i to przy wzroście 1,67m, czyli kosmos trochę bym powiedział. Jeszcze jak gość, który ma 1,80m, 1,90m by to zrobił, no to jeszcze bym pomyślał, kurde, jest zasięg, a tu? No jest w stanie na pewno przelecieć, nie? Tylko teraz czy jest w stanie to wyegzekwować? Aha, nie ma już czasu. To może sobie napierdalać. Dobra, zajebiście. No, ale jest pewnie ilość prób. Nie ma czasu, ale jest ilość prób. Co tutaj mi tak? Pewnie piszecie mi tutaj jakieś filmiki z nie wiadomo czego. Dobra. No i druga próba. Wejdzie czy nie wejdzie? Wejdzie, wejdzie. Musi wyjść. No bo już mogę Wam spoilerować, że on wygra ten konkurs. No i spójrzmy sobie. Yy, co będzie da. Double up i wypluło piłkę z obręczy. Ona tak wyobijała się w tej obręczy, no ale ma jeszcze jedną próbę. Okej, okay. czyli tu się może coś więcej wydarzy. Jak spudłuję to dogrywka... Nie mam tego pojęcia, bo ogólnie... Mm, ogólnie staram się nie oglądać tych konkursów. No i zobaczmy sobie trzecia próba. Czy wsadzi i to będzie gwóźdź do trumny, czy nie wsadzi i to nie będzie gwóźdź do trumny. Dawaj. Ale zakurwił. No, ostro zakurwił. Double up nad 4 przy 1,67 m wzrostu. Głowa na wysokości obręczy, praktycznie. Czekajcie, aż sobie jeszcze raz przewinę. Mm. No, przy tym wzroście to nie są żarty. Ekstremalnie goś jest wysoko. Ekstremalnie na te gabaryty. Ekstremalnie. Gdyby on miał wzrost grabo 20 cm praktycznie różnicy, on miałby nos na obręczy. Strasznie zakurwił. I z daleka jeszcze poleciał. No mogą tu dać dziesiątki. Tu już się zgodzę, tym bardziej, że to już jest końcówka konkursu. Co on jest głuchy? Nie, muzyki chyba słucha, bo ma słuchawkę w uchu. No, tutaj w... No dobrze kurwa poszedł, jak świnia w pomidory, że tak powiem. Jak świnia w pomidory. Z drugiej strony jest to ten sam sad, który widzieliśmy na początku, ugrabo nad tam dwoma, czy jedną oso osobą, ale no tutaj odległościowo i mocowo strasznie przykurwił. I pod dwoma nogami. No raczej tu nie ma zaskoczenia, raczej mogliśmy się spodziewać tego, yy, tego wsadu. I zobaczymy sobie teraz, czy on to wsadzi, czy on tego nie wsadzi. No, ale już po tamtym pudle raczej jest po konkursie. I raczej się tutaj nic już nie zmieni. Ale no, zobaczmy jeszcze. Nabieg z linii trzech punktów. Taki nieco krótszy. Bardzo czysto. Piłka wrzucona. Luźno. Zobaczymy sobie jeszcze sylwetkę z boku. Czy się położył, czy nie położył. Hmm. Cyk. Ale też złapał dwie. Kurde, ja nie wiem właśnie. Dawno dunkerzy jak skakali, to potrafili łapać. Nie, złapał w jedną elegancko. Złapał w jedną elegancko czysto na luziku. No tutaj też również dziesiątki. Raczej nie powinno być zaskoczenia. Tak? Tak. No i według, według tych gości, co tutaj oceniają, to ten wsad i poprzedni wsad był takim wsad, samym wsadem jak pompka tyłem yy, wcześniej w pierwszych rundach. No i jest właściwie tutaj chyba już koniec konkursu. Tak mi się wydaje. Total y, 30, a Tony Crosby. Nie widzę tam. Nie widzę tam, aczkolwiek widzę, że winner, drodzy państwo. I to jest koniec y, konkursu. Podsumowując ten konkurs, powiem to, co mówiłem od wielu, wielu lat. Gdyby przez ostatnie kilka lat 3-4 lata FIBA i Dunkelit nie robiło konkursów takich, że w 90% startują tam goście z Dunkelit i w większości startuje Grabo, to nie byłoby takiej ilości po prostu zwycięstw. FIBA, Dunkelit, otwórzcie się na większą ilość ludzi ze świata, bo jak widać, są ludzie, którzy potrafią robić niesamowite rzeczy i mogą sprawić, że ta walka i ta różnorodność w tych konkursach będzie wywiększa. I to nie chodzi o to, żeby raz pokazać Tonego Crosbego, że wygrał. Pokażcie go. W... Dobrze się zaprezentował, dobrze. Pokażcie go yy, częściej. No i tak powinniście ściągać tych największych frików, Dać im możliwość też paru występów, żeby nabrali doświadczenia. Tak samo... Powinny być te oczywiście eliminacje dla tych młodych, którzy chcą się pokazać, i byłoby wszystko takie piękne. No i do tego naprawdę nie jest to takie ciężkie. Prowadzić tabelkę punktową i dawać 3 punkty za pierwsze miejsce, 2 punkty za na przykład dru yy, drugie, i jeden punkt na przykład za trzecie miejsce. I już prowadzić sobie jakiś ranking. Lęk nie, to jest kurwa za trudne. To jest za trudne. Dobra, udanej niedzieli, na razie się ma.